Siemano moi drodzy, siemano widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z TFT. Oczywiście jesteśmy standardowo na rankedzie, poziom taki średni diament, także lecimy, bierzemy sobie Renektona z pancerzykiem i zobaczymy co z tego wyjdzie. Standardowo zobaczymy jakie nam augmenty dropną, jakie postacie, no i jakie itemki. I spróbujemy się tutaj do tego dostosować i spróbujemy jakieś punkty zdobyć. Także dobra. Lecimy, 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 nie śpimy i moi drodzy, na wstępie powiem wam tyle, że możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli ten film wam się spodoba, jeżeli was zainteresuje, no i jeżeli dobrze się przy nim bawiliście, będę bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny, bardzo mi to pomaga. Sunfire Cape do zeslamowania, no to nawet się tutaj nie ma nad czym zastanawiać i od razu to robię, nic lepszego z tego nie będzie. Dodatkowo, jeżeli nie subskrybujecie kanału, no to zachęcam do zasubskrybowania, zawsze można subskrypcję anulować. W razie czego jakby się nie spodobało, ale mam nadzieję, że was nie zawiodę. Zajrzyjcie do opisu, tam znajdziecie kilka przydatnych linków. No i jeszcze reklamka pół. Dzisiejszy odcinek jest tworzony we współpracy z Endorphi. Jest to nowa marka wywodząca się z SPC Gear. Jeśli szukacie sprawdzonego sprzętu do waszego stanowiska komputerowego w dobrej cenie, to zachęcam was do zapoznania się z ofertą Endorphi. Znajdziecie w niej m.in. słuchawki, mikrofony, klawiatury i wiele więcej. Sam korzystam z ich sprzętu i szczerze wam polecam. Link znajdziecie w opisie. Okej, moi drodzy, reklamka Endorphi za nami, zachęcam naprawdę do sprawdzenia oferty, a my lecimy dalej z rankedzikiem. No i zobaczymy, co my tutaj mamy. Mamy jakąś niebieską kuleczkę, także sprawdźmy sobie to. Oho, mamy Brawlera. Jeszcze rynek na dwójkę wleciał, nice. I tu jest w ogóle drugi underground, moi drodzy. I tu mamy trzeciego. Nie wiem, chciałem powiedzieć oh shit, ale... Ale się pogubiłem i wyszło oh, lo. Dobra, w każdym razie, trzy undergroundziki. Także od początku będziemy sobie stakowali. Jeszcze najprawdopodobniej sobie tego Renektona wrzucę tutaj i to będzie underground brawler z Renektonem 2 i Sunfire Cape'em. Także wydaje mi się to całkiem spoko. Być może nawet będzie to underground pod Winstreak, byłoby bardzo fajnie. Okej, wydaje mi się, że... co by tutaj było fajne? Second Windzik chyba, taki bezpieczny będzie. Bezpieczny i fajny. No, wydaje mi się, że... Ja ostatnio Second Winda bardzo często biorę. Nie wiem jak wy macie, ale to leczenie czasami naprawdę może bardzo pomóc. I ja sobie lubię ten augmencik wybrać. Też tym bardziej, że jest to pierwszy augment, jeszcze w nic nas co tutaj nie kieruje, że tak powiem, nie zmusza nas do grania niczego konkretnego, mamy bardzo dużo możliwości, będzie pasowało to do bardzo dużej ilości kompozycji. A co my sobie stąd zagramy, to jeszcze nie wiem, wiecie, no mamy tego undergrounda, także być może później będzie to swap w jakąś Samirę. Albo po prostu underground na, nie wiem, jakieś dwa pierwsze stage'e, tak supportowo, żeby zgarnąć trochę hajsu, jakiś itemek może. W ten sposób myślę, że no, to by było całkiem spoko. Żeby tutaj po prostu ekonomicznie troszeczkę wyprzedzić to lobby. No i co? I później sobie zesłapować coś innego, nie? Ale to wszystko zależy od tego, co nam tutaj jeszcze dropnie. No póki co mam tą Sivir, nie? Także Samirka tutaj... Póki co fajnie by pasowała. O, dwa razy Draven. I co w związku z tym? A może cztery Ace'y? Chociaż nie wiem, czy to dobry pomysł. Cztery Ace. Ostatnio w ogóle widziałem ten. Widziałem komentarz pod TFT Challenge. Żeby zagrać 4 Ace'y. Taki po prostu challenge'ik, żeby zagrać tą właśnie konkretną kompozycję. Także jakbyście chcieli coś takiego zobaczyć, to dajcie znaka, bo w sumie ciekawy pomysł, taki nic niby trudnego, ale żeby wyciągnąć z tej gierki coś fajnego, to może być ciężko, nie? Także mówię, jakbyście chcieli, to możecie wyrazić swoją opinię w komentarzu. Czy taki challenge by wam odpowiadał, a jeżeli może macie jakieś inne pomysły na challenge, no to również piszcie, na pewno wszystko rozpatrzę, przemyślę i przeczytam przede wszystkim i coś może sobie z tego właśnie wybierzemy, może to właśnie twój challenge na następnym filmie wykonam.
Dobra, póki co, dwa win streaka, także elegancko. Czy my będziemy wygrywać dalej? Tutaj powinniśmy, tutaj też. Tu na pewno, tu też na pewno wygram. O, a ten gościu co robi? Jakieś tutaj przebudowy. O, tutaj też na pewno wygram, on chce iść dalej w lose streak. Także dobra, spoko. Co prawda ja tutaj może jakichś nie wiadomo jakich fenomenalnych obrażeń nie mam, ale... Ale ten Renekton 2 z Sunfire Cape'em i aktywnym Brawlerem fajnie tankuje na frontlane i nasze postacie mają czas, żeby zrobić te obrażenia. Przecież póki co, no Renekton robi największe. A, Renekton i Vajty, to niezły backlane mam. No, potężne obrażenia. Dobra, czekaj, robi się ciężko. Ale dobra, wygram to raczej, bez większych problemów. Także trzeci win z rzędu, fajnie sobie tutaj stakujemy. No powiem wam tak, mega dobrze by było mieć tutaj 5 win streaka, bo to sprawiłoby, że na pierwszej rundzie neutralnej, czyli na skalniaczkach, będziemy mieli 10 na 10 staków, będziemy mogli sobie to wypłacić, no i być może nawet sobie już zesłapować coś innego, prawda? I troszeczkę na pewno nas to ekonomicznie tutaj wzmocni. Dobra, mamy karuzelkę, także co ja bym stąd chciał? Mieczyk? Mieczyk chyba będzie ok. Mieczyk chyba będzie ok. Nie daje nam to żadnego slamu póki co. Ale później na jakąś właśnie, Samirkę czy coś w tym stylu będzie to jak najbardziej ok. I teraz tak, mógłbym zrobić 20 golda. Ekonomii. Ale wiecie co, nie wiem czy lepszym pomysłem nie byłoby wejście w level, dorzucenie właśnie tego Yasuo, aktywuje to nam duelistę. No i miejmy nadzieję, że to nam pozwoli wygrać te dwie kolejne walki, bo nie wiem po prostu czy ktoś już się nie zdążył na tyle wzmocnić, żeby... O, na przykład ten gościu. Oj, to nawet nie wiem czy teraz wygramy. Ale nie no, chyba wygram. Chyba wygram, ale widzicie, gdyby tutaj nie było level upa i bym nie dorzucił tego Yasuo, no to już by mogły być problemy. I to mocne problemy. I by już się staki nie zgadzały. A tak to proszę bardzo. Jeszcze nie chcę, wiecie, zapeszać, ale najprawdopodobniej to się uda. Nie no, fenomenalnie ten Renekton tankuje. Mówię, kurczę, Sunfire Cape to jest mój ulubiony przedmiot do slamu na early game'ie. No, bez level upu byśmy tego nie wygrali. A tak to proszę, 4 win streaka, 8 na 10 stacków. Jest Kai'Sa i jest Vayne. Można coś takiego zrobić. I moi drodzy, lecimy do kolejnej walki, myślę. Dobra, moi drodzy, kupiłem sobie tą Kai'Sę, sprzedałem tego Dravena, bo z tego Dravena raczej nic nie będzie, także taka wymianka tutaj, jeżeli chodzi o ławeczkę. I może to by był swap w jakieś Rikony? W tą naszą Kai'Sę? No ogólnie nie byłoby to złe. Zobaczymy, co tutaj jeszcze nam dadzą skalniaczki i co nam się trafi w ogóle z undergrounda. Mam nadzieję, że dużo hajsu. Bo ja uwielbiam tą pierwszą wypłatę po prostu taką ekonomiczną. Taką z 10 golda sobie przygarnąć. I jazda, nie? Ach, item. No nie, najgorzej. Kurde. No ale i tak to biorę. 5 golda i pancerzyk. Okej, niech będzie. To będzie kolejny jakiś... tankowy, no przedmiot na tanka, o to mi chodziło. Dobra, także lecimy dalej i w ogóle mam już tutaj dwie Kai'Sy, także no jak bardzo chciałbym tutaj zagrać jakąś Samirkę i coś takiego bardziej late game'owego, no to jednak ta Kai'Sa tutaj fajnie wygląda. O kurde. I mam jeszcze, o Jezus, Ginzo i Giant Slayer. No dwa perfect itemy na Kai'Sę. Nie, no widzowie, sorry. Sorry, ale to chyba musi być to, nie? To chyba musi być to, bo spot po prostu każe. Każe nam w to iść. No nie ma innej opcji. A tu co prawda nic związanego z naszą kompozycją nie ma. Czy ja chcę zostawiać tego undergrounda jeszcze na dłużej? No mógłbym mieć tutaj trzy Rikony. Ale ten underground, a może by z tego jeszcze sobie skorzystać? No teraz mam duelistę też, nie? Jakbym miał Nile już teraz, to może bym swapował, ale może jeszcze na jeden stage sobie zostawimy taki team, jak teraz mamy. Zobaczymy.
No myślę, że na jeden stage jeszcze można sobie to zostawić. Czy my tutaj wygramy? To są... O, to są dueliści. Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięciu duelistów gość już ma. Wow. Dobra, Second Wind tutaj nas uratował. Naszą Kayle uratował mocno. Także dobra. I czy się uda? O nie, 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 nie. Jest close, jest close. Dobra, uda się. Nice. Jest utrzymany win streak. Zobaczmy, co dostaniemy na augmencie. Drugi augment. Jest to hero augment. Jest Naila. 40 ability power. I daje kopię jednego ze swoich itemów w najbliższej postaci. Ho. Ej, w sumie spoko. Spoko, spoko, bo może tutaj duplikować nam itemy na front lane. Jakiegoś mocnego tanka się obok ustawi? No dobra, niech będzie. Niech będzie, niech będzie. I teraz mamy, czekaj, mamy 2 na 10 stacków. Dobra, niech będzie coś takiego, to sobie sprzedam. Dobra, wejdźmy. Dostawmy to na front lane. Ja się obawiam front lane'u, nie? Że mamy za słaby front. Jakby tych obrażeń jest tak w miarę okej, okay, ale front lane może troszeczkę odstawać, także ja tutaj bym sobie jednak... No dostawiłem to Vi zamiast kolejnego Rikona. Wydaje mi się, że to zmiana na plus. Szkoda, że się akurat zduplikował Sunfire, bo jest to wtedy troszeczkę useless. Dwa Sunfire'y to raczej nie jest jakaś super opcja. Dlatego troszeczkę na minus, ale mimo wszystko jest ok. Czy my tutaj wygramy? Tutaj w ogóle też jest Kai'Sa. I jest ona z Jewel Gauntletem, także raczej to będzie Kai'Sa grana już do końca. I martwi mnie to. Martwi mnie to, nie podoba mi się to ani trochę. No bo jednak gościu będzie nam tutaj nasze jednostki kradł. Dobra, zróbmy coś takiego. Bardzo fajny będzie Rammus na front lane'ie. Troszeczkę tutaj nam to pomoże na pewno. Okej. Okay. To chyba do nas wiadomość. Bo akurat na niego graliśmy i widział, że mamy tą Kai'Sę. No słuchajcie, jak bardzo bym nie chciał, jak bardzo też bym nie chciał temu gościowi zabierać, uwierzcie mi, no to muszę w to iść. No bo kurczę. No i temki są perfekcyjne w Kai'Sę. Dostałem też dwie Kai'Sy. Zaraz będę mieć Kai'Sę 2. No gdybym w to nie szedł, to straciłbym punkty. Dobra, ja tutaj przegram. Ajajaj. Dobra, także koniec win streaka, ale przynajmniej staki są spoko. Ej, kolejną chciałbym mega wygrać. Przegrać. Kolejną chciałbym mega walkę przegrać, bo to by mi dało 10 na 10 staków znowu. I byśmy już mogli sobie wyjść z tego undergrounda. Jestem ciekaw też, co dostaniemy na kolejnej wypłacie. Mam nadzieję, że golda dużo. O, ewentualnie jakiś łuk w sumie też by był ok. No chyba, że łuk dostaniemy stąd. A czekaj, jest jakiś Negatron? Jest Negatron. Dobra, jest Negatron i łuk, także te dwie opcje są dla mnie git. No to teraz już tylko Negatron. No, raczej nic innego tutaj nie będzie mi pasować. Negatron będzie super, bo to będzie Gargoyle gotowy. Dobra, pyk. Także będzie slam itemu. To będzie Gargoyle dla naszej... dla naszej Naili. Proszę bardzo, mamy już Vi na drugim poziomie. I teraz fajnie, jakby ten Gargoyle się duplikował. Bo to będzie lepsze niż jakbyśmy mieli tutaj duplikować Sunfire'a. Bo tak jak mówiłem, jest to troszeczkę useless. No bo to podpalenie jakby ono się nie kumuluje chyba, z tego co mi się wydaje. Że one, te jednostki nie są podpalane podwójnie. Ewentualnie działa to na szerszy obszar, ale i tak nie jest to duża różnica. Dobra, i zobaczmy tego gościa. No wydaje mi się, że tutaj też powinniśmy przegrać. Mam wrażenie, że tutaj też powinniśmy przegrać i spoko by było. Chociaż ty, Naila tu dobrze podleczyła. Second Windzik jeszcze pomógł. Dueliści się rozpędzają. Ty, jednak wygram. Wygram. No nie ma opcji, żeby ten Vel'Koz już mnie tutaj porobił. Aż takiego solo carry to on nie zrobi.
No dobra, no to czekaj, będziemy mieli 9 na 10. No to ewentualnie jak wygramy kolejną, też nie będzie źle. Też nie będzie najgorzej, bo to da nam 11 na 10 staków. No to będziemy mieli tak jakby jeden stak w plecy. To nie jest dużo. To nie jest dużo. Także dobra, ostatnią walkę sobie jeszcze tutaj na tym zostaniemy. I powinno być okej, okay, powinno być okej. Okay. W ogóle dwie Vi mi wydropiły, także Vi będzie tutaj w naszym teamie grała. Także bardzo fajnie by było, gdyby tutaj zrobić sobie Vi na trzeci poziom. To na pewno by mocno nam pomogło. O nie, ale tu jest Jax 2, serio? Najgorzej. Przecież on mnie porobi. No, jakoś tutaj nie wydaje mi się, żebym miał wygrać. Przecież dobrze to wygląda. Ale no nie, no ten Jax już się szybciutko przebije przez mój frontlane i jest koniec. No Jax 2 to jest akurat bestia, nie? Dobrze o tym wiemy. No i 12 na 10 staków. Fuck. I teraz pytanie, czy zostawiać Undergrounda jeszcze na trzeci stage? Nie no, wypłacam to. Mam akurat dużo golda, także spoko. Tym bardziej, że Kai'Sa już mam na drugim poziomie, także trzeba to zmienić. No i dobra. Teraz nasz team jest dużo mocniejszy. Taka Kai'Sa 2, no to naprawdę pokczam. Tutaj będzie robiła robotę fajną. Ej, w sumie ja tutaj mogłem Undergrounda jeszcze utrzymać. Oh fuck. No, trochę lipa. Kupiłem to? Kupiłem. Dobra, nice. To co, zostawiamy jeszcze Undergrounda? 3 Recon, 3 Underground Duelist. No dobra, niech będzie. To tutaj daję sobie łuk. Nice. No, spocik jest dobry, fajnie dropi. Fajnie dropi, naprawdę. Dobra, zbieramy to też. To wrzucam sobie tutaj. Pasuje idealnie wręcz. Jest Alistar dla Aegisa, także też fajnie. Nice. Dobra, to sprzedam. Nie no, kozacko dropi. No kurczę, nie oszukujmy się. Dropi fenomenalnie pod tą Kai'Sę akurat. A tutaj gramy na tego gościa? Czekaj, to jest on? Co chciał grać Kai'Sę? Tak, no ma tą... Nie, czekaj, on miał Kai'Sę z Jewel Gauntletem. To czy tu jest jeszcze kolejny typ w to? Ojoj, to jak już trzech typów łącznie ze mną jest w ten build, to może być ciężko. Ale on będzie grać po prostu w Star Guardianki. Czy on ma już Syndrę? Wow. Nieźle. Dobra, trzeci augmencik i co tutaj? Trilla chyba wezmę. Mógłbym wziąć drugiego Second Winda i leczyłoby mnie to do full HP. Ale myślę, że takie coś też będzie bardzo spoko. Czekaj, mam 3 na 10. Ja bym chyba z tego Undergrounda wyszedł. Już walić to. No bo teraz będę mieć super naprawdę frontlane. Mam, patrzcie, 3 Aegis, 3 Star Guardian, 2 Recon, 2 Brawler, 2 Duelist. No, siedzi to elegancko. Dobra, także rolka dalej. Jeszcze by się przydało tą Jinx tutaj wrzucić. To bym miał wtedy Anima Squad aktywowany. Ale nie jest to na razie póki co najważniejsze. Dobra, zmiana, tak. I się zastanawiam, co zrobić z tych itemków. Bo ja mam drugi Sunfire do zeslamowania. Oczywiście nie chcemy tego robić. By się przydało tutaj coś innego z tego, nie wiem, Warmog. I z tego pancerza. Ja wiem, może coś na drugiego tanka. Na eko później gargoyla jakiegoś zrobić. Byłoby okej. Dobra, jak my sobie tutaj poradzimy? Wygramy z tym gościem. On ma w ogóle talię 2. To jest dopiero niezły świr. Na perfect itemach. Ale akurat na niego byliśmy dobrze ustawieni, także winek. Elegancko. 68 HP, jesteśmy na trzeciej pozycji, przepraszam. A może drugiej, jednak drugiej, proszę bardzo. Zbliżamy się do karuzelki, także to nie jest akurat dobre, że jesteśmy tak wysoko. No, ale wolę mieć taką sytuację w tej gierce, niż na przykład jak gościu z ostatniej pozycji, czyli 16 HP. Dobra, tak sobie obserwuję, kto to gra. No, jest dwóch typów w Kai'Sę. Jest dwóch typów w Kai'Sę, z czego jeden grają pod bardziej pod Star Guardianki.
No. Dobra, rolka. O, jest Echo, nice. Dobra, ustawiam tak, bo widziałem, że ktoś tam miał Zephyr. Także wolę, żeby nam nie podrzucał naszej Kaisy. No i dobra, lecimy z kolejną walką. Tutaj również jest Talia, ja pierdziula. Wszyscy grają to samo. Serio. I czemu mi się cały czas duplikuje Sunfire? Czemu mi się cały czas duplikuje Sunfire? To jest useless. Dobra, uda się czy się nie uda? Nienawidzę po prostu Oxforsów, które nie giną jak powinny. Ojojoj, zbił nas mocno. Aha. Ja straciłem z 20 HP i jestem cały czas na drugiej pozycji. Spoko. No to nieźle. No dobra, to zobaczmy. Co mamy na karuzelce? Czy coś nam się tu poszczęści? Ja bym chciał łezkę. Łezkę albo pasek. Ewentualnie Negatron. Jest łezka, jest pasek. O, ale jest też Kaisa z łukiem. Kurczę, no to by było bliżej Kaisy 3. Chyba to wezmę, wiecie? Chyba to wezmę. Ona się przyda. No, bo teraz będzie brakowało nam dwóch Kais. A jak nam się zeslamuje, nie wiem, to RFC z dwóch łuków, to też nie będzie najgorzej. Jakoś przeżyjemy. Tragedii nie będzie. Kurczę, no nie ma tutaj nic, co potrzebuję. Dobra, jest Jinx, może być. Vayne. No nie. Tą Vayne w zasadzie też możemy sprzedać. Snaila. Jinx 2. O, Kaisa. Come on, jeszcze jedna. Echo 2. Dobra, to czekam na razie. Czekam na razie i tak bardzo mocno zszedłem z ekonomii. Ale zarąbiście, zarąbiście, bo jesteśmy bardzo blisko, żeby mieć tą. Żeby mieć Kaisę 3 i jak będziemy mieli Kaisę 3, to już niczym się nie będziemy musieli martwić jakby tym, że ktoś nam kontestuje, bo to jest najważniejsza rzecz, którą musimy mieć. Oczywiście chcielibyśmy mieć też Nile na trzecim poziomie, ale najważniejsze, że będę mieć Kaisę, to ona jest tutaj carry. No i niestety, kolejna przegrana i do 40 HP mnie zbił? Wow. Wow, no to już się robi close. Close i niefajnie. No dobra. Czy my dropniemy to, co chcemy dropnąć? No, szybko całkiem poszło. Nice, fajnie, fajnie. Ta Vayne przestała tylko dropić. To troszeczkę na minus. No i może nie mamy takich perfekcyjnych itemów, bo jest to RFC. Wiecie, co może też tutaj być problemem? To, że nie mamy żadnego... żadnej redukcji Magic Resistu. No. Nie mamy ani... ani statika. Ani nie mamy tego. Mówcie mi szybko. Ionic Sparka. I to może później być troszeczkę problematyczne. No, to później może być troszeczkę problematyczne. Bo ten Magic Resist, no przydałoby się troszeczkę go zredukować, żeby nasi przeciwnicy aż takiego oporu nam nie stawiali. No ale przynajmniej atak speed tej Kaisy jest potężny. Chociaż nie zrobiła aż tyle obrażeń, ty, niecałe 5 koła? Na full itemach? Takich synergiach i na trzecim poziomie? Oj, 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 czuję, że tutaj naprawdę ten Magic Resist może być dla nas bardzo problematyczny. No i w ogóle mamy Nile na pierwszym poziomie cały czas, nie? To też jest bardzo duży problem. Kurczę, no jak mi ta gierka ucieknie, to będę załamany. No taka gierka musi się udać, no kurde. No przecież dropi mi perfekcyjnie. Itemki może nie są perfekcyjne, no ale bez przesady, no kurde. Jakby... No to... No nie może mi to uciec, po prostu. Nie może mi ta gierka uciec. Okej, okay, mam Gargoyla, czyli zostaje mi pancerz. Co mogę z pancerzyka zrobić? No zobaczmy, co da nam kowadełko. Jest Negatron. Jest Needless. I łuk. Solari czy Gargoyle będzie lepsze? Chyba Gargoyle. Dobra, pyk.
No i brakuje mi 4 golda na wejście w kolejny level. Tu jest Anka 3. Najgorzej. Najgorzej, bo ona będzie długo tankowała. A jeszcze ona ma Oxforca, także... Wiecie, jakby nie umrze od razu, tylko po chwili. No ale dobra, gramy na Jaxa, zobaczmy. On ma tutaj też jakichś adminów. Ty, czekaj, on gra 3 adminów? Czy 4 gra? Nie widziałem tutaj kolejnego admina u niego, ale okej. Dobra, Jaxik powinien szybko paść, bo tutaj fajnie nasza Kaisa go sfokusowała. No i proszę bardzo, bez większych problemów. Nie, to te obrażenia są teraz naprawdę duże. No, u tego gościa akurat mega. Jak ktoś nie ma Aegisów, to ma przesrane. Ale jak ktoś już ma Aegisy, to już my jesteśmy w dupie. Serio. Dobra, level up, pyk. I to nam daje anima skład oraz... oraz prankstera. To się też bardzo przyda. No i tak wygląda nasza kompozycja, no to już jest wszystko. To już jest wszystko, przydałoby się jeszcze jakieś zmniejszenie Magic Resistu właśnie znaleźć. Ten Ionic Spark byłby super. No, na karuzelce. Gdyby na karuzelce był Ionic Spark i damy go sobie na Echo i byłbym naprawdę mega zadowolony. Dobra, jeszcze co nam się tutaj zduplikuje? To pewnie będzie Sunfire, co? O, Gargoyle. Nieźle. To mnie gierka zaskoczyła. Dobrze, dobrze. No i dobra, tu są Oxforsy. Oxforsy wstrętne. Ale jakoś sobie tu radzimy. No teraz jeszcze ta Aneczka wstrętna. Mój frontline jeszcze jakoś żyje, ale już na resztkach. O nie. Chyba się nie uda. Czyż czekaj, mam Trilla, ale ten Trill chyba aż tyle mnie nie wyleczy. O, niestety, tak jak mówiłem. Ale 12 koła zrobiła. Kurczę, no te obrażenia są naprawdę mega. Mega mocne. Leona, huh. Czekaj, czy ja mogę ją tutaj dorzucić? Czy on mi daje maskotkę, Oxforsa, cokolwiek? Nie. Daje mi tylko Aegisa. Dobra, to możemy tak zrobić. Możemy to wymienić. Let's go. No i dobra, i wychodzi na to samo. A jak Leonę zrobimy sobie na drugi poziom, to będzie PogChamp. Nawet na jedynce, jak nie będzie fokusowana, to jest spoko, bo ona true damage zadaje. Także będzie taki plus. Na taką Ankę na przykład by się dużo szybciej ją rozwaliła. I patrzcie w ogóle, co zrobiła na backlane'ie teraz. Sztos. Tylko jestem słabo ustawiony na tą talię akurat. I przez to znowu przegram. Fuck. Jestem zły, jestem wściekły. No nie, no 18 HP. Ale close tu jest w ogóle. 4, 11, 11, 18, 27, 28. Zazdroszczę temu gościowi, co ma 40 HP. On się tutaj musi czuć dosyć pewnie. No a ja się czuję bardzo niepewnie. Cześć, Chalice? O, wezmę kielich, no. Niech będzie. Przynajmniej to będzie troszeczkę dodatkowego AP. Jeżeli nie mamy jakby zmniejszenia tego Magic Resistu, to chociaż miejmy jeszcze więcej tego AP, żeby te obrażenia jakoś tam wyglądały. Ale serio, jestem totalnie w szoku, że ja takim teamem przegrywam. Poważnie, jakby jest to dla mnie, no, dziwne, co najmniej dziwne. Fuck, no i nie ma tu nic. Wiecie co, zastanawiam się, czy nie podmienić tej Nidhi. Chyba tak zrobię. No bo kurde, ona ma pierwszy level. No to jest jakiś żart, ja nie mogę mieć tanka na pierwszym poziomie. Nie mogę mieć. Dobra, także niech będzie coś takiego. I Echo będzie naszym tankiem. I dużo lepiej to będzie wyglądało na pewno. Bo ta Nidhi, no, jest shitem totalnym. Na pierwszym levelu, no to tak nie może wyglądać. Może to nam tutaj coś troszeczkę pomoże w wygrywaniu. Już jakby, no, musimy robić co w naszej mocy, nie? Bo tutaj gierka już nam niedługo ucieknie. Dobra, nice. I Leona, widzicie, co ona zrobiła dzięki tej Leonie? Szybko pozbyliśmy się tego potężnego Ramusa. Dobra, ciężko, ale jednak to się uda. No i nice. I to będzie w ogóle eliminacja, także jesteśmy jedno miejsce bezpieczniej. O kurczę, my tutaj możemy zrobić top 6
a zarówno możemy zrobić top 2. Nienawidzę takich gier, serio, one są tak close, one są tak stresujące. Patrzcie, o nie, tu jest Jax 2, w pizdę jeża. Są dwa Zephiry, tu jest Zed, no nie, no najgorzej. Oj, będzie ciężko, widzowie. Czekaj, może się przestawię na drugą stronę. Mam nadzieję, że żaden Zephyr ani Zedzik tu na mnie nie będzie skakał. Oj nie, na minus, bo Talia bije nas z umiejętności tutaj. Ale ona jest na pierwszym poziomie i nie ma Jult Gantleta nawet, także te obrażenia nie powinny być jakieś mega duże. Tyle co mamy Trilla, to powinniśmy się wyleczyć. No i Eko dobrze tankuje, nie? Dobra, przebiliśmy się pięknie. Dobra, najsik. Ile w ogóle może moja Kai'Sa ma zasięgu ataku? Czekaj. Nie. Kurde no. Czekaj, 10 HP mam? Ta, 10 HP. Czekaj, może coś takiego bym zrobił. Już walić tego Brawlera, ale przynajmniej będę mieć czwartego Aegisa. Może to mi coś pomoże też. No myślę, że to będzie lepsze, bo... No bo kurczę, tych obrażeń AP jest naprawdę masa i każdy gra w zasadzie to AP. No poza tym jednym gościem, który gra tego Zeda, nie? Ale tak, to reszta ma AP i mimo tego, że ja mam 3 Aegisy, to obrażenia są przepotężne. Dlatego potrzebujemy coś. Edge of Night na to? Na Leonę? Ej, let's go, zróbmy to. Edge of Night na Leonę. To się mega przyda, zobaczycie. Bo ona nie będzie od razu ginęła. Ona będzie dłużej stała. O, proszę bardzo, Naila. Wreszcie przyszłaś do nas. No brawo. Niesamowite gratulacje dla ciebie. Dobra, moi drodzy. No być albo nie być. Być albo nie być, moi drodzy, kochani widzowie. No jest close. Tutaj nawet jest szansa na pierwsze miejsce. Ja wpierdzielę, no nie wierzę. No nie lubię takich gierek, bo one są strasznie stresujące. Gramy na Jaxa. Tutaj Jax jest bardzo problematyczny. I ta Soraka też jest bardzo niebezpieczna. Ona też dużo obrażeń potrafi zrobić. Jeszcze jesteśmy cecekowani. O, ale proszę bardzo. Leona teraz przeżyła. Właśnie dzięki temu Edge of Nightowi. Także elegancko. Ale czy to wystarczy? Proszę, oby wystarczyło. Lecz się Kai'Sa. Dobrze. Dobra, nice, uda się. Ale było blisko. Było close. Dobra, jest to eliminacja. Mamy top 3. Nie no, top 2 musimy tutaj ugrać. No musimy top 2 tutaj ugrać. Za tą Vi w ogóle roluje cały czas, a jej nigdzie nie ma. No i jednej mi brakuje. I teraz pewnie odpadnę. I na tym się skończy. One of Vi. Uwielbiam tą grę. Uwielbiam tą gierkę. No ale dobra, teraz będziemy grali na gościa z pierwszej pozycji. To jest gościu z tym Jaxem? Chyba tak. O-o. Czekaj, nie, to jest Spellslinger. Dobra, ale dobrze jesteśmy ustawieni na tą talię. Ona nie będzie uderzała naszej Kai'Sy póki co. Tylko, że tutaj jeszcze bardzo długa droga, zanim my się przebijemy przez jego frontlane. Come on. O, czekaj, ile ona się odpaliła? Nice. Ej, widzowie, mamy to. Kurde, no dawać. Czemu ona tutaj zmieniła targetowanie? No. Nie no, mam low HP. No nie! Czekaj. Dobra, nice, drugie miejsce. Oh, fuck. Ale to było close. Dobra, emocji sporo na late game'ie. Także dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, to łapka w górę, subskrypcja, wpadajcie na streamki, wpadajcie do opisu i widzimy się kolejnym razem. Elo!